Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony oczywiście Demony Diaz, a przed wami kolejny odcinek z serii Top 10, skupionej oczywiście wokół Elden Ring. W tym materiale skupimy się na, waszym zdaniem, 10 najgorszych bossach w całym Elden Ring. Oczywiście wszystko jest tutaj stworzone na podstawie ankiety, w której to wy oddawaliście głosy, no i wszystkie głosy i procenty oraz komentarze, które przedstawiam w tej serii, pochodzą właśnie z owej ankiety. Jeśli macie ochotę wziąć udział w kolejnej ankiecie, która posłuży mi do stworzenia kolejnego odcinka, a także właśnie pomóc mi dalej tworzyć tę serię, to zapraszam oczywiście do opisu. Tam znajdziecie link w pierwszej linijce do kolejnej ankiety, do kolejnego materiału. A tymczasem zapraszam was do oglądania. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku tej serii już za tydzień. Teraz wracamy po tej przerwie z uwagi na wyjazdy, rozjazdy i tak dalej. No i mam nadzieję, że będziemy już dalej trzymać tę serię jako taką cotygodniową. Także zapraszam oczywiście do głosowania i do usłyszenia oczywiście w kolejnych materiałach. Zachęcam też do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę, jeśli macie ochotę być na bieżąco z serią. Nie przedłużam, przejdźmy do miejsca 10, czyli do 10 najgorszego bossa w całym Elden Ring, waszym zdaniem. A dzisiejsze zestawienie rozpoczynamy od Nocnej Kawalerii, na którą oddaliście 15,1% wszystkich głosów oddanych w ankiecie. Tutaj o tym bossie napisaliście, że jest to troszeczkę nudna walka. To znaczy, jeżeli walczymy konno, to jest ona za łatwa. Natomiast bez jest już za trudna. I generalnie dużym takim problemem, jeżeli chodzi o tego bossa, jest częstotliwość jego występowania. Czyli de facto, jak to też ktoś nawet wyraził w komentarzu wprost, kopiuj wklej. Z tym, że mamy różne bronie na tych Nocnych Kawaleriach, ale jak widać po wyniku, mimo że mamy zróżnicowane bronie, w przypadku tego bossa, tego nocnego bossa, to było to i tak niewystarczające i uważacie go za 10 najgorszego w całym Elden Ring. Czas na miejsce 9, na którym uplasował się kolejny nocny boss, czyli Łowca Dzwonków Kulistych. 17,8% wszystkich głosów w ankiecie. Napisaliście, że jest to powtórzony wiele razy bez jakichkolwiek zmian, w przeciwieństwie do Nocnej Kawalerii. Oczywiście pomysł na bossa był ciekawy i to, że się pojawiają w miejscach, gdzie są na przykład kupcy, czy raz walczyliśmy też z Elmerem od głogu, no jest to naprawdę ciekawe, natomiast pojawia się zbyt wiele razy, sama walka jest zbyt nudna, ponieważ jest cały czas po prostu powtarzalna, a też, co ciekawe, dużo osób wspominało, że niekiedy, na przykład w Kaelid, no to ten boss po prostu bywa zbyt po prostu przegięty. I pamiętam, że nawet na dalekim etapie gry, jak wróciłem do Kaelid, sobie zawalczyć z tym Łowcą Dzwonków Kulistych, no to faktycznie wyzwanie było naprawdę spore. Dla mnie nie był to aż taki ogromny minus, aczkolwiek patrząc na balans jakby do reszty lokacji, to faktycznie można by to tak to nawet zinterpretować, nie? Także podobna sytuacja co z Nocną Kawalerią, czyli powtórzony boss i to jest jego taki najbardziej po prostu największy zarzut, tak? Największy minus, no bo gdyby on był pewnie raz czy dwa razy w grze, to totalnie nikt by go tutaj na tę listę nie wrzucił, a tak? No cóż, czas na po prostu miejsce 8, na którym znajduje się, słuchajcie, Ognisty Olbrzym. 18,4% wszystkich głosów oddanych w ankiecie. O tym bossie napisaliście, że są po prostu wielkim rozczarowaniem. Wygląda epicko, ma świetnie wyglądający zestaw ataków, szczególnie w drugiej fazie. Jednakże sama walka z tym bossem nie jest szczególnie ciekawa. W pierwszej fazie walka tak naprawdę jest straszliwie mozolna i toczy się powoli. Olbrzym nie ma praktycznie żadnych ciekawych ruchów. Można powiedzieć, że są one dość podobne do już innych walk, które mieliśmy w grze, tak napisaliście. No i w pierwszej tak naprawdę chwili oczywiście on robi niesamowite wrażenie takie wizualne, jeżeli chodzi o klimat i tak dalej. Natomiast jest to po prostu zwyczajny olbrzym, który przetrwał. Natomiast no, sama druga faza nieco poprawia tego bossa z racji na to, że zostają dodane naprawdę genialnie wyglądające ataki i są one świetnie też w sensie animowane i naprawdę z fajnym pomysłem są zrobione. Szczególnie ta gęba, którą ma na brzuchu, to jest naprawdę ciekawy motyw. Natomiast samym też takim no, rozwinięciem tej drugiej fazy nie da się uratować tego bossa, waszym zdaniem. Problemem jest też arena, która nie jest totalnie niczym szczególnym. Jest to po prostu no, śnieżne pole, wzgórze, soundtrack też jakoś nie porywa. Plusem na pewno tego bossa jest fakt, że ma naprawdę świetną kascenkę, bardzo nietypową, tutaj z tą nogą. Ale wielu bossów fabularnych w Elden Ring ma kascenkę, co jest akurat bardzo taką też właśnie fajną rzeczą z uwagi oczywiście na skalę gry.
Oczywiście tutaj mówimy o tych właśnie fabularnych bossach, a nie kolejnych ogarach w lokacjach pobocznych czy nocnych bossach. Natomiast tutaj tak podsumowując, no to boss jest po prostu wielkim rozczarowaniem i walka z nim mogła być zrobiona naprawdę znacznie, znacznie lepiej. Problemem też dla niektórych osób było to, że ognisty olbrzym to po prostu bardzo długie starcie. Bardzo długa walka z uwagi na ogromny pasek zdrowia, a boss ma potencjał, żeby zabić na hita naszą postać, nawet na wysokim poziomie. Oczywiście zależy, ile macie tam witalności, ale też zależy od tego, czy właśnie czy gracie wojownikiem, czy gracie być może magiem, no to potrafi być to naprawdę upierdliwe. Czas, moi drodzy, na miejsce siódme, na którym uplasował się Rycerz Tygla. 20,4% głosów. Na początku za trudny, mega irytujący boss napisaliście, który ciągle chowa się za tarczą. Później ich duet, trudne ataki, małe okienka na wyprowadzenie własnych ataków. No, generalnie jest ich naprawdę mnóstwo też w grze, co też jest kolejnym minusem. Tutaj niektórzy wspominali, że on nawet nie powinien być bossem, tak w pierwszej kolejności, nie? Że o ile jego ataki są całkiem imponujące, cały projekt postaci jest świetny, o tyle po raz kolejny, to już jest trzeci boss w tym zestawieniu, który ma taką wadę, czyli że pojawia się za często w grze, co całkowicie waszym zdaniem deklasuje go jako dobrego bossa. To znaczy zdaniem 20,4% osób, tak? Ale mówię, tutaj czytam wasze uwagi, które zebrałem do kupy. Co tu dużo mówić, walka z nim jest po prostu okej, jeżeli walczymy z jednym. Walka z dwoma nie jest okej. To jest taka klasyczna sytuacja, kiedy boss zrobiony jest pod walkę solo i nagle zostają skopiowane, żeby było ciekawsze wyzwanie. Okazuje się, że no, boss, który jest zbalansowany pod walkę solo, jak jest dwóch na jednego, to już potrafi nie być do końca zbalansowany. Natomiast fajne jest to rozróżnienie u Rycerza Tygla, że mamy jego dwa rodzaje. Także to też jest całkiem przyjemna sprawa. Ja osobiście lubię z nimi walki, są bardzo wymagające. Irytujący jest na przykład atak ogonem, który moim zdaniem czasami no, jest przegięty. Troszkę chyba mam wrażenie, pod jednym ataku jest problem w ogóle z hitboxem, to znaczy tym takim cięciu od prawej do lewej, który wykonuje po końcu swojej serii, ale to już jest taki drobiazg. Tutaj generalnie mówicie, że tak w skrócie pomysł na tego przeciwnika, design, zestawy ataków naprawdę są świetne. Oczywiście poza tym, że atak ogonem to jest horror, ale największym właśnie też problemem jest ta powtarzalność, no i właśnie to, że ten boss niestety, ale no nie powinien występować w duecie, no bo to nie ma sensu, po prostu. Miejsce szóste to Rudy Wilk Radagona, czyli mój niedawny Nemezis z serii Czarodziejem. 26,3% wszystkich głosów. Jest to, krótko mówiąc, reskin Sifa z Dark Souls 1, do którego dodano pojedyncze ataki na odległość. Ma on znikomą otoczkę fabularną oraz sam fakt, że pojawia się on w wielu miejscach, również jako taki, wiecie, zwyczajniejszy przeciwnik, jako mini-boss, no to po prostu zabija jakikolwiek tutaj klimat, tak, i potencjał tego bossa. Ma jedną zaletę, czyli animacja ataków, szczególnie jeżeli chodzi o ataki magiczne, wyglądają naprawdę fantastycznie i bajecznie, natomiast cała reszta waszym zdaniem prezentuje się naprawdę kiepsko, bo boss jest no po prostu takim bezczelnym reskinem, według niektórych właśnie Sifa, według niektórych ma on wykorzystane troszeczkę ruchy bossa z Dark Souls 3, czyli tego wielkiego wilka strażnika grobu, czy stróża grobu, z oczywiście dodatku Ariandel. Generalnie sam w sobie, no, ten rudy wilk za dużo jakichś tam nowości nie ma, tak, jeżeli o to chodzi. Niektóre ataki wręcz można powiedzieć, że są bliźniaczo podobne właśnie do Sifa, również z Dark Souls 1, natomiast sam boss oczywiście no, niepotrzebnie występuje w różnych dziwnych miejscach. Fajnie, gdyby on był jakoś tak fabularnie, skoro jest rudym wilkiem Radagona, no to fajnie, gdyby on występował po prostu w jednym miejscu. No się okazuje, że tych rudych wilków to jest naprawdę mnóstwo i to jest po prostu jakiś taki, wiecie, gatunek, tak powiedzmy, tych wilków. No i to troszeczkę mu niestety ujmuje. Naprawdę wypadałoby, żeby ten boss miał więcej ataków takich no, niepowtarzalnych, tak, których jeszcze nie mieliśmy okazji nigdy w żadnych poprzednich grach spotkać i byłoby na pewno znacznie lepiej. No i żeby oczywiście podobnie jak już wielu poprzednich nie występował po raz kolejny. Moi drodzy, czas na miejsce piąte. Dochodzimy do połowy stawki i mamy tutaj Marynarza Kościeja. 32,9% wszystkich głosów i tutaj napisaliście, że zdajecie sobie sprawę, że jest to boss, który ma być bossem powtarzalnym z uwagi na mechanikę korzeni morowych i tak dalej.
Natomiast to nie zmienia faktu, że spośród tego typu bossów, czyli taki jak Nocna Kawaleria, właśnie Wilk, Rud Wilk, czy Nocni Łowcy Dzwonków i tak dalej, tych dzwonków kulistych oczywiście, no to Marynarza Kościoła uważacie najczęściej za zdecydowanie najgorszego z tych powtarzalnych bossów i najnudniejszego. To znaczy, można do niego po prostu podejść, przyjmując jego ataki, można go zaspamować, nie przejmując się szkieletami, które są, no bo on i tak za chwilę swoim atakiem obszarowym je zabije. Także to jest coś, na co ja też zwracałem uwagę w swojej serii. Ta mechanika, że on jest w stanie zabijać swoich przewołańców, jest totalnie bez sensu, ponieważ zanim te szkielety się rozłożą, zanim do nas podejdą i nas pobiją, to on sam zdąży już rozwalić swoim jedynym takim atakiem obszarowym, gdzie wzbija tą swoją łódkę na takiej fali i po prostu z impetem spada o ziemię lub o wodę, nie? To naprawdę jest boss z genialnym designem. Unikalnym, niepowtarzalnym, nie da się go do niczego innego jakby porównać nawet z poprzednich gier. Oczywiście sam fakt przywoływania szkieletów i tak dalej, no to jak najbardziej można przyrównywać do innych bossów, innych przeciwników z gier. Nawet do przywoływaczy, tak, z Katakumb z Arkus 1, ale chodzi mi tutaj o sam fakt i tak przynajmniej teraz od siebie mówiąc, że no ten boss wygląda niepowtarzalnie i serio, taki właśnie jakiś taki wodny boss, coś takiego, no to byłoby naprawdę genialne, żeby ten potencjał był wykorzystany. Napisaliście, że generalnie wystarczyłoby, żeby on nie zabijał właśnie swoich przywołańców oraz żeby jego ataki były znacznie szybsze, plus żeby miał więcej zdrowia. No i oczywiście, żeby się nie powtarzał też tyle razy, aczkolwiek tutaj ta jego mechanika, można powiedzieć, że jest jakoś tam uzasadniona. Generalnie pierwsze spotkanie z nim jest super, natomiast już drugie, trzecie, no to są po prostu straszliwie wtórne. Jak już wiemy, co mamy robić, to boss jest straszliwie nijaki po prostu. Natomiast na plus są miejsca, w których znajduje się. Widać, że twórcy mieli fajny pomysł na to, gdzie on może się teleportować, żeby nas jakoś tak, żeby jakoś wydłużyć tę walkę, żeby zmusić nas trochę do pobiegania i użerania się z tymi szkieletami. Oczywiście pod warunkiem, że sam boss ich po chwili nie rozpierdzieli. Na pewno można by zrobić rework jakiś ciekawy tego bossa, ale ciężko jest, bo w tej chwili no, naprawdę ciężko jest na nim zginąć, nie? Szczególnie takim dużym ułatwieniem jest walka na koniu, gdzie on sobie z tym totalnie po prostu nie radzi. Moi drodzy, przejdźmy do miejsca czwartego, czyli już prawie podium, na którym to uplasował się Ptak Śmierci, uzyskując 33% wszystkich głosów oddanych w ankiecie, czyli o 0,1% więcej aniżeli Marynarz Kości. Napisaliście, że Ptak Śmierci ma potencjał, ale walka z nim często jest niestety katorgą. Jego ciosy dziobem są niepotrzebnie po prostu tak szybkie i tak dużo ich występuje po sobie, są strasznie specyficzne do uniknięcia po prostu. Na dystans potrafi używać zaklęć, które zadają niezdrowe, wręcz horrendalne ilości obrażeń. Pomimo, że przy wielu na przykład takich walkach z waszej strony mogły lecieć bluzgi, można było się wkurzyć, to i tak tutaj generalnie nie wynika to troszeczkę z tego, że jakby jest to boss uczciwy, wręcz dużo osób uważa go za niezwykle frustrującego przeciwnika w Elden Ring z uwagi na, jak podejrzewam, dużą mobilność, bardzo szybkie ataki, strasznie nieprzewidywalny chwyt, no i ataki magiczne, gdzie tam właśnie w tych różnych wariantach Ptaków Śmierci, tych takich, wiecie, magicznych, no to po prostu on jest niesamowicie wymagający. W wielu przypadkach właśnie też wskazali się, że jest on wręcz niepotrzebnie przekokrzony, a do tego właśnie bardzo powtarzalny, no tutaj najgorszym ptakiem śmierci był zdecydowanie ten na szczytach olbrzymów, gdzie miał on absurdalny po prostu damage, co chwilę obszarówkami potrafił nawalać. No i co jest też dużą bolączką, to jest oczywiście szalająca kamera. I do tego jego ogromna nieprzewidywalność i czasami jakieś takie nienaturalne wręcz ruchy, które nie są też jakby do niczego innego podobne, co mieliśmy w Soulsach. Dla niektórych osób są wręcz za szybkie po prostu, żeby na przykład, nie wiem, jakoś skutecznie ich unikać. Aczkolwiek to już jest mega subiektywne, jak zresztą dużo rzeczy tutaj, których mówimy, także wiecie, nie? Tutaj można się z tym nie zgodzić, to 33% osób tak uważa. Dla kogoś może on być genialnym bossem na przykład. Generalnie tak mówiąc o tym bossie, no to jest on według wielu osób po prostu średni lub mierny pod każdym względem. To znaczy, nie ma jakichś super ciekawych i spektakularnych ruchów. Ja dodam od siebie, moim zdaniem niektóre ma, na przykład te właśnie magiczne ataki to są dość nietypowe. Natomiast wracając do waszych komentarzy, to design jest mocno niedopracowany waszym zdaniem, szczególnie jego głowa, która często jest po prostu poza naszym zasięgiem. Twórcy pewnie chcieli go tak stworzyć, aby był niezwykle przerażający. Dosłownie tak przerażający, jak tylko się da, ale niektóre osoby wskazywały, że wygląda po prostu komicznie, jak taka przerośnięta i niedokończona karykatura.
Widać nawet w jego ciele bodajże kości ludzkie nawet, co jest takie dość przerażające. No ale szczerze, no wygląda po prostu jak jakiś, nie wiem, kruk, tak? Który ma po prostu czachę. Podsumowując, jest bardzo agresywny, z szeroką gamą nieprzewidywalnych ciosów i ataków obszarowych, które są naprawdę irytujące. Moi drodzy, przejdźmy wreszcie do trzeciego miejsca, czyli rozpocznijmy nasze podium w naszym wspaniałym odcinku, w którym tylko narzekamy. Miejsce trzecie, moi drodzy, należy do duetu Boskiej Skóry, które zyskało 34,2% wszystkich głosów. Tutaj chyba nie trzeba dużo tłumaczyć. Ornstein i Smaug, tylko że dla odmiany wszystko zostało zrobione źle. Duet bossów powinien być bardzo zbalansowany, tymczasem walka z nimi jest frustrująca przez to, że obaj mają podobne ataki wszelkiego rodzaju i na dodatek po zabiciu jednego z nich, po chwili ten kolejny i tak wróci do walki. Największym zaletą tego bossa jest zdecydowanie soundtrack, który tutaj wielu z was wskazywało, że jest naprawdę wybitny i być może jeden z najlepszych w grze. Co jest smutne, no towarzyszy on przy walce z chyba najgorzej zbalansowanym bossem w historii gier From Software. Nawet niektórzy się o takie tutaj zdanie pokusili, tak radykalne. Warto nadmienić sytuację, troszeczkę sprostował patch, który zmniejszył częstotliwość, to chyba ten przedostatni, czy jeszcze wcześniejszy patch. 1.03 może, 1.04, coś takiego, który zmniejszył częstotliwość wyprowadzania ataków przy bossach będących w towarzystwie. Jeżeli mamy dwóch czy trzech bossów, jak na przykład bodajże kryształników, no to będą troszeczkę rzadziej atakować, także być może ten duet Boskiej Skóry już trochę lepiej wygląda, ale dużo osób go pamięta jako takiego właśnie niezbalansowanego z uwagi na swoje pierwsze przejście gry, gdzie jeszcze przechodzili na przykład przed tym patchem, także może warto sobie spróbować jeszcze raz zawalczyć z tym bossem i zobaczyć, czy nadal jest tak niezbalansowany. Natomiast tutaj właśnie co do tego balansu, problemem jest właśnie prędkość obu przeciwników. Obydwaj są potwornie szybcy. O dziwo, mimo że ich gabaryty się znacząco różnią, mamy właśnie takiego chudzielca i dość okrągłego bossa, podobnie jak w przypadku właśnie Ornsteina i Smauga, oraz z powodu odradzania się między sobą. Tutaj taki problem jest, że brakuje wam satysfakcji z pokonania pojedynczego apostoła lub szlachcica. Pojedynczego bossa, no bo co z tego, że zabijemy jednego z nich, jak za chwilę kolejny i tak się zrespi, nie? Tutaj znacznie lepiej to było zrobione na Ornsteinie i Smaugu, gdzie zabijając jednego, przechodziliśmy od razu do kolejnej fazy i mogliśmy poczuć jakiś progres. Walka w pewnych momentach jest wręcz nieuczciwa, gdyż przeciwnicy mogą się na nas rzucić w tym samym momencie, no i gracz nie jest w stanie nic zrobić. Ponoć to się nawet dzieje po patchu, tutaj też ktoś pisał, więc kto wie, dajcie znać w komentarzach, jak to u was wygląda. Oprócz tego walka, no, nie wyróżnia się jakoś specjalnie klimatem czy areną, dlatego że już zresztą, no, miejsce jak miejsce, a walkę z akurat tymi przeciwnikami Boskiej Skóry mieliśmy już okazję odbyć, czy to właśnie z kapłanem, szlachcicem, apostołem, przepraszam, nie kapłanem, no już wcześniej w grze. Tutaj po prostu twórcy postanowili wrzucić ich obu jako bossa fabularnego i jeszcze nagradzają nas później trofeum, co jest dość dziwne. Tak to nie powinno działać raczej. Na pewno jedna z widzek napisała, że gdyby nie spotkała ich wcześniej na swojej drodze, no to wrażenie z tej walki byłoby znacznie inne, ale tu właśnie ponownie pojawia się ten sam problem, co w przypadku chyba większości po prostu bossów, którzy są w tej linii, w tym rankingu, tak, w tym odcinku, czyli powtarzalność, która zabija jakąś unikalność tych bossów, jakieś takie nowe, świeże wrażenia i odczucia, że tak, to jest ten boss Boskiej Skóry, to jest ten ptak śmierci, nie? Ale oczywiście, ja tutaj nie chcę znowu wchodzić ze swojej strony w ocenianie tego, przedstawiam to, co wy mówicie, ja się na ten temat wypowiadałem w serii odnośnie powtarzalności i tak dalej, wiadomo, to otwarty świat, ma jakieś swoje problemy, ale też ma, wymaga pewnych ograniczeń i jakichś ustępstw, skoro chcemy go czymś zapełnić, więc jakaś tam powtarzalność oczywiście musi być, natomiast tak jak tutaj mówiłem już tak jak już to widać w tych po prostu waszych komentarzach do uzasadnienia tych bossów i tych wyborów i patrząc na procenty głosów, jakie są oddawane na tych bossów, którzy się powtarzają, no to widać, że dla was, jako tutaj powiedzmy polskiej społeczności Elden Ring w dużym stopniu, no to ta powtarzalność jest nieakceptowalna. Oczywiście no w ogromnym stopniu. Nie na tyle, żeby ci bossowie byli na podium, ale myślę, że te wyniki są naprawdę wysokie i generalnie dość zbliżone do siebie. Zauważcie, że te różnice procentowe są naprawdę niewielkie. Moi drodzy, czas w takim razie, no chociaż w sumie duet Boskiej Skóry, no jakby się nie patrzeć, to też jest na podium, a też tam się powtarzał, ale zobaczmy, słuchajcie, co będzie na drugim miejscu. Są to awatary Złotego Drzewa, a jednak znowu kopia.
tak nie chciałem zdradzać, 34,9% wszystkich głosów, czyli największy problem całego Elden Ring. Powtarzalność, która sztucznie wydłuża waszym zdaniem grę po to, aby niepotrzebnie była właśnie ogromnie długaśna. Dzisiejsze gry muszą być długie, z otwartym światem, a nie ciekawie wypełnione, co przy takich twórcach jak From Software nigdy nie powinno się wydarzyć i nigdy nie powinni iść za trendami w branży. Jeden z was napisał. Generalnie problem jest nawet taki, że jeżeli chodzi o design tych awatarów, że to są nawet reskiny demona z azylu z Dark Souls 1. I one już były reskinowane w Dark Souls 3. Przecież mieliśmy bossa takiego. I same te demony z azylu zdezelowane takie chodziły chociażby po moście. Więc no tak troszkę słabo, nie? To, że ponownie zostało to wykorzystane jeszcze w Elden Ring. No to jest naprawdę ciężkie do zrozumienia, że taka sytuacja ma miejsce. No ale cóż, tak to słuchajcie, po prostu w Elden Ring wygląda. A teraz czas na miejsce pierwsze, czyli na najgorszego bossa w Elden Ring. Zobaczmy, kogo wybraliście i jaki procent głosów uzyskał. Przypominam tylko, że na drugim miejscu znalazły się awatary z wynikiem 34,9% wszystkich głosów, natomiast zwycięzca tego odcinka wygrał minimalnie, ponieważ uzyskał 36,2% wszystkich głosów oddanych w ankiecie. Moi drodzy, za najgorszego bossa w Elden Ring uznaliście Ser Gideona Ofnira, wszechwiedzącego, którego ciężko było wam jakoś tak ocenić, ponieważ fabularnie zapowiadało się, że oczywiście będzie on takim głodnym wiedzy, po prostu czarodziejem, wszechwiedzącym właśnie, który chyba powinien być jakoś wymagający, jeżeli już mielibyśmy z nim walczyć. Generalnie zachowanie tutaj Gideona Ofnira było dość cwane, ponieważ wykorzystał gracza, szpiegował go, chociażby też uczył się tego, czego my, na przykład używał kwiatu Eonii, jeśli powiedzieliśmy mu o pokoleniu Malenii i tak dalej. Ten aspekt jest naprawdę bardzo ciekawy, ale samo to, że był takim zdrajcą, oszustem, dla którego my de facto byliśmy bossem, tak spowodowało, że można go różnorako odbierać, ale to już jest tak na marginesie. Po prostu sam w sobie boss, tak oceniając tę walkę czysto gameplayowo, to była po prostu walka z NPC, który używał ataków magicznych innych bossów. Nie było tutaj nic ciekawego, waszym zdaniem. Mogli to zrobić znacznie lepiej. Boss wyszedł bardzo przeciętnie, wręcz kiepsko. Jest niesamowicie niesatysfakcjonujący, którego moveset nie różni się po prostu, no, od niczym, od tego, co moglibyśmy sobie wyobrazić, jakbyśmy pomyśleli o najbardziej leniwej inwazji NPC gdzieś tam w losowym momencie gry. Serio, jak tutaj byśmy wstawili jakiegokolwiek innego NPC, to mogłoby być bardzo podobnie. Oczywiście on wykorzystuje te zaklęcia, które znamy, które widzieliśmy i tak dalej, no ale na miano pełnoprawnego bossa to on tak ciężko powiedzieć, żeby zasługiwał. Jest naprawdę bardzo prosty, jak na ten etap gry, na którym się znajdujemy. Wręcz jest takim typowym zapychaczem, można powiedzieć. Tak jak wspomniałem wcześniej, no wykorzystuje nas przez całą grę tylko po to, żeby ostatecznie podczas walki nas zaspamować zaklęciami, które nie są żadnym wow, to nie są nowe zaklęcia, to nie są nowe, naprawdę jakoś ciekawe ataki. Tu brakuje w ogóle jakiegokolwiek pomysłu na inną mechanikę niż to, że on, uwaga, robi to, na co narzekamy wspólnie, ja waszymi tutaj, moimi słowami, tak, inaczej, waszymi słowami ja po prostu narzekam w tym odcinku. No i ten boss robi właśnie to, na co ja narzekam przez ten cały czas, nie, przytaczając wasze wypowiedzi, czyli boss stawia po prostu na niesamowitą powtarzalność i to jest strasznie rozczarowujące. Generalnie wystarczyło go zaspamować swoimi atakami i po naprawdę chwili już był martwy. Walka stawała się wspomnieniem, takim naprawdę kiepskim. Bardziej mogliśmy go zapamiętać z epickiego openingu do gry niż z samej walki. Największym takim chyba szokiem było to, że no, on jest po prostu bossem, ale sama walka z nim to była ewentualnie szokiem, jak jest słaba. Naprawdę jest to, myślę, że można powiedzieć, że wielu podstawowych, naprawdę pospolitych wrogów, którzy krążyli gdzieś tam po świecie gry, byłoby większym wyzwaniem niż Ser Gideon Ofnir. Pojawiły się nawet tak twarde stwierdzenia, takie głosy, że Ser Gideon Ofnir nie zasługuje w ogóle na status bossa, że to jest zwyczajna walka z NPC, nic więcej i to jest ujma po prostu dla innych bossów. Gideon był nawet dla niektórych największym zawodem w Elden Ring. Lore ma bardzo ciekawe, ale sama walka tragedia. Po prostu tragedia. Powinni poświęcić mu znacznie więcej uwagi i czasu, jeżeli chcieli zrobić już taką walkę
dwóch pretendentów walczących o eldeński tron, no to naprawdę można było to zrobić znacznie bardziej widowiskowo i z rozmachem, a tak, no, wyszedł po prostu leniwy, strasznie, strasznie leniwy boss. Moi drodzy, to by było na tyle w tym bardzo pesymistycznym odcinku o Elden Ring, czyli 10 najgorszych bossach. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zagłosowania w kolejnej ankiecie, do której oczywiście link znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas. Niekiedy podejrzewam, patrząc po Waszych ogromnych po prostu komentarzach, no to niektórzy z Was mogli poświęcić naprawdę nawet kilkanaście minut, nawet może i z pół godziny na przemyślenie tej sprawy i napisanie tego wszystkiego, także naprawdę z całego serca bardzo, bardzo Wam dziękuję, że tak się po prostu rozpisaliście tutaj. Ja za wiadomo, staram się zawsze wyciągnąć taką esencję, skondensować jak najwięcej komentarzy, także coś, co napisaliście, może brzmieć podobnie, to prawdopodobnie to właśnie pochodzi już z Waszych komentarzy. Tak łączyłem wiele tych uwag i różnych aspektów w właśnie w jedno. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was, mam nadzieję, za tydzień na kolejny odcinek z Top 10. A jeśli macie jakieś pomysły na kolejne materiały Top 10 lub jakieś właśnie takie tematy w sensie, piszcie w komentarzach poniżej. Będę bardzo wdzięczny. Subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Zapraszam do mojego Instagrama i wszystkie inne social media macie oczywiście w opisie, po rozwinięciu opisu. A tymczasem to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy zgadzacie się z takim Top 10 i być może, jeśli nie, to napiszcie w swoje własne, prywatne Top 10. Już nawet bez uzasadniania, jeśli macie ochotę, żeby było szybko, jak macie ochotę się rozpisać, to byłoby nawet jeszcze lepiej. Oczywiście, jakich bossów wy uważacie za najgorszych w Elden Ring? Dawajcie znać, czekam na wasze komentarze, jestem ciekaw, czy będziecie się zgadzać z tymi wynikami, czy też nie. Były one bardzo rozproszone, bardzo takie uśrednione. Pierwszy boss 36,2% wszystkich głosów, a ostatni, czyli ten w sensie dziesiąty, 15,1%, także no ten rozstrzał naprawdę był stosunkowo niewielki, to nie było takiego zdecydowanego jednego najgorszego bossa, no już zresztą te 30% głosów, no to się przecież rozciągało aż od piątego miejsca. Marynarz Kości miał 32,9%, a pierwszy boss miał 36,2%, także ci najgorsi bossowie, można powiedzieć, od pierwszego do piątego miejsca mogli się pozamieniać jeszcze w naprawdę szalony sposób, także tak to, słuchajcie, się akurat ułożyło. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie raz jeszcze i do zobaczyska następnym razem. Zapraszam również do oglądania mojej serii Elden Ring Czarodziejem, a także innych serii na kanale, których które już się być może pojawiły na kanale, a być może dopiero zaraz się pojawią. Tak czy inaczej, subskrybujcie i nie przegapicie wtedy niczego. Do zobaczyska, już nie przedłużam. Pa, pa! Dziękuję, że jesteście i że głosujecie. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.